Kalifornia walczy z pożarami. Ewakuacja tysięcy mieszkańców USA. Tysiące osób zmuszonych do ewakuacji z terenów dotkniętych pożarami w Kalifornii. Tysiące ludzi otrzymało nakaz ewakuacji z powodu błyskawicznie rozprzestrzeniającego się pożaru w pobliżu Parku Narodowego Yosemite. Do sobotniego popołudnia obszar objęty żywiołem obejmował powierzchnię 38 km2, co oznaczało, że przerodził się w jeden z największych tegorocznych pożarów w Kalifornii, poinformowała w sobotę agencja Associated Press. Nakaz ewakuacji został wprowadzony w życie w sobotę dla ponad 6 tysięcy osób żyjących na słabo zaludnionym terenie wiejskim, poinformował Daniel Patterson, rzecznik Sierra National Forest. Ponad 400 strażaków wspieranych przez śmigłowce, samoloty i buldożery, walczyło z żywiołem, dodał Patterson i podkreślił, że upalna pogoda, niska wilgotność i sucha roślinność spowodowana najgorszą suszą od dziesięcioleci podsycała pożar i stanowiła wyzwanie dla ekip strażackich. Ogień wyrzucał wczoraj żar przed siebie na odległość do 2 mil 3,2 km, pap, powiedział Patterson, i dodał, to są wyjątkowe warunki pożarowe. Pożar wybuchł w piątek po południu na południowy zachód od parku w pobliżu miejscowości Mid Pines w hrabstwie Mariposa i do sobotniego poranka szybko rozprzestrzenił się na 26,5 km2, poinformował kalifornijski Departament Leśnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej. Ogień wybuchł, gdy strażacy walczyli z innym pożarem, który miał miejsce na skraju gaju gigantycznych sekwoi w najbardziej wysuniętej na południe części parku Yosemite. Eksplozywny charakter rozprzestrzeniania się pożaru stanowi wyzwanie dla strażaków, podała w oświadczeniu w sobotę amerykańska agencja Cal Fire. Do soboty rano, ogień zniszczył 10 budynków mieszkalnych i komercyjnych, uszkodził 5 innych i zagrażał 2000 innym obiektom, czytamy w komunikacie Cal Fire. Żywioł spowodował zamknięcia licznych dróg, w tym zamknięcie jednej z autostrad, co spowodowało zablokowanie jednej z głównych tras do parku Yosemite.